Puławscy przedsiębiorcy z branży gastronomicznej mogą liczyć na zwolnienie z części opłat wynikających z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Stosowną uchwałę podjęli na ostatniej sesji miejscy radni. Przedstawiony przez prezydenta dokument zakłada zwolnienie z jednej raty opłaty należnej za posiadanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Termin pozostałych opłat za koncesję został w uchwale przedłużony do 31 października. Ulga dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają napoje alkoholowe do spożycia na miejscu, czyli przede wszystkim właścicieli restauracji czy barów. Przedsiębiorcy, którzy zdążyli już wnieść jednorazową opłatę za cały rok, otrzymają zwrot w postaci 1/3 wysokości tej kwoty. Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez radnych na czwartkowej sesji Rady Miasta. Prezydent Paweł Maj zapowiada, że jeśli ograniczenia dla branży gastronomicznej będą się utrzymywać, to prawdopodobnie restauratorzy zostaną zwolnieni także z kolejnych rat opłaty za 2021 rok.